Proszę Państwa, święto Wojska Polskiego niecodziennie spędzamy dzisiaj, bo spędzamy je z wicemistrzem świata, mistrzem Europy, a jednocześnie żołnierzem 10. Brygady Logistycznej w Opolu, Mateuszem Zuchorą. Witam Cię, Mateusz, bardzo serdecznie na wodzie. Przyznam Ci szczerze, że to dość nietypowe nagranie, ale za to dla Ciebie chyba Twoja kraina i Twoje miejsce, w którym czujesz się jak ryba w wodzie. Dokładnie, ja zawsze mówię, że to jest moje środowisko, gdzieś tam z wodą jestem związany od lat, więc tak naprawdę to jest, można powiedzieć, taki mój drugi dom. Świeżo upieczony niejako mistrz Europy na tym długim dystansie, jakbyśmy powiedzieli, takim językiem dla Was. Mateusz, chciałem zapytać Ciebie, bo zwykle często takie rozmowy się zaczynają od tego, co było pierwsze, jajko czy kura. Ale chyba w Twoim przypadku powinienem zapytać, co było pierwsze, wiosło albo czy kajak, czy mundur. Bo zastanawiam się, która z tych pasji, bo to jest po pierwsze i Twój zawód, ale z drugiej strony i pasja, zarówno jeśli chodzi o sporty, jak i o mundur. Tak, kajakarstwo zaczęło się w wieku szkolnym, w wieku 9 lat, więc z kajakami jestem związany tak naprawdę od dziecka. No i później tak naprawdę sport gdzieś tam przerodził się w to, że zacząłem służyć ojczyźnie. No właśnie, kiedy przyszedł ten pomysł na to, że jednak mundur może być tą taką drogą, bo to jest tak, duże wyrzeczenie to jest to być na wodzie, wiemy jak wioślarstwo, kajakarstwo, sporty wodne, jak są ogromnym wysiłkiem, kiedy rozmawiamy z Wami sportowcami, zresztą ostatnie Igrzyska Olimpijskie też to pokazywały, ile wysiłku, ale ile jednocześnie radości może być z tych występów. No a kiedy była ta decyzja, że to właśnie taka droga, która doprowadziła Cię do 10. Brygady Logistycznej? To już tak naprawdę zaczęło się gdzieś w szkole średniej, gdzie człowiek zaczął myśleć, że chciałby służyć ojczyźnie. No i gdzieś tam już podczas kariery udało się, dostałem się do 10. Brygady Logistycznej i tam rozpocząłem swoją służbę. Rozpoczęcie na dzisiaj to jest jaki stopień, czym się zajmujesz na tyle, ile można powiedzieć o tym, co robisz w swojej pracy zawodowej? Stopień mam starszego szeregowego, no i aktualnie cały czas staram się rozwijać i iść dalej, dążyć do dalszych awansów i widzieć tam swoją karierę dalej rozszerzać. Dzisiaj w Dniu Święta Wojska Polskiego no często myślimy, jak ważną wojsko odgrywa rolę. Dzisiaj w sposób chyba szczególny, kiedy wokół okazało się, wydawało się bardzo bezpiecznego kontynentu, mamy tyle niebezpiecznych zdarzeń. Wiemy, co dzieje się tuż za naszymi granicami kraju, co się dzieje na świecie. Prawda? To też pewnie takie myśli, które i Tobie przychodzą do głowy, bo najchętniej ten mundur byłoby zakładać w celach czysto pokojowych. Tak, ale wiadomo, że do wojska tak naprawdę idzie się po to z myślą też o tym, że no, sytuacja na świecie się zmienia. No, teraz akurat mamy taką sytuację, że gdzieś tam na naszej wschodniej granicy wróg zaczyna atakować naszych przyjaciół. No i tak naprawdę my jesteśmy też po to, żeby gdzieś bronić nasz kraj i po to też przyszliśmy służyć. Mateusz, porozmawiajmy o Twojej karierze sportowej, o wojsku już sporo się dowiedzieliśmy. Natomiast tak jak powiedziałeś, od 9 roku życia ta pasja, to czemu nie piłka nożna, Twoje warunki fizyczne pokazują, że mógłbyś właściwie uprawiać niemalże każdą dyscyplinę sportu? No, u mnie się zaczęło tak, że bracia gdzieś tam zaszczepili u mnie miłość tą do kajaków. W wieku 9 lat ja poszedłem, bracia poszli trochę szybciej, bo byli starsi. No i tak się złożyło, że następny w kolejce byłem ja i poszedłem po prostu na trening, gdzieś trener był WF-istą w szkole podstawowej. No i wyszło teraz tak, że ja zostałem, trenuję dalej, bracia pokończyli, mają już rodziny, gdzieś poszli w innym kierunku, a ja dalej zostałem w sporcie. No to teraz kilka słów o tych wyrzeczeniach, bo zarówno i mundur wymaga wyrzeczeń, jak i kajak wymaga wyrzeczeń. Jak naprawdę tak wygląda ten dzień zawodowego sportowca, jakim jesteś? No i później chciałem oczywiście też i zapytać Cię o te najważniejsze sukcesy, wracając do tych występów na Mistrzostwach Świata i Europy, ale zacznijmy od tego, ile rzeczywiście trzeba czasu spędzić tutaj na wodzie, w kajaku, czy też na ergometrze, żeby no, dochodzić do tej klasy mistrzowskiej, tak jak jest w Twoim przypadku? No w moim przypadku to jest tak, że staram się zawsze robić te 11 jednostek treningowych stricte na wodzie. Staram się chodzić po prostu przed pracą. Mam taką możliwość, że jestem aktualnie na miejscu, więc przed tą pracą przyjdę zawsze na trening. Po pracy tak samo od razu na trening. I tak kończę swój dzień. Cieszę się, że w ogóle moi przyłożeni przychylnie patrzą na to, że trenuję. I cały czas pozwalają mi gdzieś tam się spełniać też w sporcie. Wspomniałeś, że to jest niezwykle ciężki, trudny sport. Czy to zmaganie się w jedynce
bardziej Cię pasjonuje, czy też na przykład start w wieloosobowej osadzie to jest coś, jakie są te różnice dla nas, laików często sportowych, no nie zdajemy sobie sprawy, ale wiemy, kiedy musisz polegać sam na sobie i kiedy masz ze sobą żywioł, jakim jest oczywiście woda, to jest też chyba zupełnie inna rywalizacja niż razem w kajaku, kiedy jesteś w dwójce, czy też w czwórce. Tak, zawsze się zastanawialiśmy, w jakich osadach najlepiej jest robić nam wyniki. I tak szczerze powiem, może to niektórych ludzi zdziwi, ale w osadach, z tego względu, że tą radość możemy przelewać z partnerem wspólnie, możemy to razem przeżywać, a jednak indywidualnie no przeżywa się to samemu tak naprawdę. No to na koniec jeszcze parę słów o tych Twoich startach, sukcesach. Czy rzeczywiście Mistrzostwa Świata, ten srebrny medal i to, co się zawsze mówi, tak niewiele zabrakło, czy też ten ostatni tytuł na tym maratonie kajakowym, który jest następny, tak jak i dla biegacza maratończyka, tak i dla kajakarza ogromnym wyzwaniem, czy to traktujesz jako taki największy sukces? Znaczy, no, największy sukces, tak, no Mistrzostwa Świata to nasz największy na razie sukces, no gdzieś tam za każdym razem nam brakuje minimalnie do rywali, jeszcze tego nie osiągnęliśmy Mistrzostwa Świata, zawsze gdzieś tam jesteśmy troszeczkę za rywalami, ale mamy nadzieję, że w tym roku się to zmieni, z tego względu, że też zostaliśmy po raz drugi z rzędu mistrzami Europy w maratonie kajakowym, no i mamy nadzieję, że w tym roku w końcu uda nam się zdobyć te Mistrzostwa Świata. Powiedz, czy to jest tak, że czasem mówisz sobie nie dość, bo ciało wymaga tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, ogromnego treningu, codziennych tak naprawdę wyrzeczeń, diety zapewne, określonych warunków, no, na które nie może sobie pozwolić przestać, po pierwsze ich wykonywać, a po drugie nie może sobie pozwolić na jakąś tam frywolność, rozumiem, taką, jeśli chce się być cały czas w formie tej sezonowej, bo przecież to trwa kilka miesięcy w roku. Tak, ale szczerze mówiąc staram się nie dopuszczać nawet takich myśli do siebie, bo chyba to takie demotywujące by było. Zawsze staram pozytywnie myśleć i idę na trening, robię to, co mam zrobić, później mam czas po prostu dla siebie, żeby odpocząć też wieczorem. W takim wypadku, jaka jest jeszcze przyszłość? Mówisz o tym, że gdzieś cały czas człowiek sobie stawia te cele, w Twoim wypadku pewnie też, mówisz, że niewiele brakuje, no ale jesteś już doświadczonym zawodnikiem, to jakie jeszcze sobie stawiasz cele? No przede wszystkim to Mistrzostwo Świata, tak jak wspomniałem wcześniej, no w sporcie tylko tak naprawdę tego jeszcze nie osiągnęliśmy. I do tego cały czas dążymy. No to nie mogę Cię nie zapytać również, czy jest tak, że jak wyjdziesz z kajaka, czy jak zdejmiesz mundur, to jest jeszcze czas na coś? Jest pasja, hobby, cokolwiek innego? Czy zajmuje Ci to tak czas, że dzielisz tylko to między jedno a drugie? Szczerze mówiąc, w tym roku jest tego czasu naprawdę bardzo mało. No, mam pasję swoją, jeszcze jedną, wędkarstwo, ale szczerze mówiąc, w tym roku nawet jeszcze nie miałem okazji pójść, także z tym czasem naprawdę jest krucho. To wiesz, ciekawe, bo wędkarz mi się też kojarzy, że ma taki swoisty mundur, taki przyodziewek wędkarski, no i z drugiej strony woda, wędka to troszkę inne wiosło, natomiast sukcesy w wędkarstwie też osiągnąłeś, czyli była taka ryba? Była też taka ryba, dokładnie. Gdzieś tam nawet startowałem w zawodach wędkarskich, jak udało mi się zdobyć nawet tytuł tego mistrza okręgu. Także jakieś osiągnięcia też w tym wędkarstwie są, no, ale bardziej chodzę to z pasji, żeby gdzieś pójść, wyciszyć się gdzieś z dala od ludzi, bo tego też czasami człowiek potrzebuje. Czy to oznacza, że menu talerzowe to jest ryba, czy wręcz odwrotnie, coś innego na koniec, żebyśmy czymś smacznym zakończyli? Nie, zdecydowanie nie. Ja ryby jak łowię, to staram się zawsze wypuszczać, żeby dalej pływały, żeby móc w przyszłym roku złapać je jeszcze większe. No to Twoje ulubione danie, zdradź nam, no skoro mamy święto, to może poświętujemy też przy talerzu. Zdecydowanie pizza. Pizza, jak Państwo słyszą, nie wiem, czy w kajaku można się zajadać pizzą, czy nie, ale pewnie Mateusz byłby w stanie to zrobić. No i na koniec najbliższe plany, najbliższe tygodnie i najbliższe starty? No, za 2 tygodnie wybieramy się już na zgrupowanie do Wałcza i tam będziemy się przygotowywać stricte już do startów na Mistrzostwach Świata w Chorwacji. No to życzę samych sukcesów dalszych i oczywiście i na tej niwie zawodowej w mundurze żołnierskim, jak i oczywiście w kajaku na wodzie i do kolejnego spotkania. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do zobaczenia. Tyle mistrz Europy w maratonie kajakowym, wicemistrz świata Mateusz Zuchora naszym gościem. Pożegnamy się zatem z Mateuszem na wodzie.